Reverendissimi, illustrissimi, illustrissimi, carissimi. Dziękuję za to, że na brzmienie mojego nazwiska wszyscy się uśmiechnęliście. Możecie wiedzieć, jakie przechodzę katusze przy, przy różnych kontrolach celnych, kiedy mnie pytają, czy przypadkiem nie reprezentuję pewnej firmy. Dziękuję w każdym razie też za to skojarzenie, które sprawia, że o porannej godzinie, dziesiąta mniej więcej, Pytano się u początków chrześcijaństwa, czy oni przypadkiem nie są jakoś upojeni. No ale to była godzina poranna, i Piotr wyjaśnił, że to było upojenie Duchem Świętym. Mam nadzieję, że nasze spotkanie dzisiaj będzie też pewnym rodzajem upojenia Duchem Świętym, aby stało się coś, o czym wspomnieliśmy wczoraj, cytując papieża Franciszka, który skierował do papieskiej komisji, Międzynarodowej Papieskiej Komisji Teologicznej, taki piękny tekst, w którym stwierdził, że my sami teologowie, jeżeli umiemy skomponować się w harmonii różnorodności, dajemy Duchowi Świętemu możliwość, aby się ujawnił, dajemy Jemu świadectwo, który jest twórcą tej harmonii. Również podsumowując wczorajsze spotkania, pozwolę sobie zacytować, żeby przejść do mojego tematu, Dość poetycki zwrot papieża, którym on zakończył swoje wystąpienie w wideo orędziu skierowanym na Kongres Międzynarodowy w Buenos Aires właśnie do teologów, kiedy powiedział tak: Teologia jest świętością myśli i modlącym się blaskiem, przede wszystkim zaś pokorą, która pozwala nam ułożyć nasze serce i nasze myśli. Zgodnie z Bogiem, który zawsze jest największy. Papież Franciszek prowokuje nas, jak chciał to powiedzieć ksiądz rektor. Chciałbym jednak używać słowa prowokacjo w jego sensie łacińskim, który, którego sensem i osnową jest wokacjo. Jeżeli już prowokuje, to wołając do czegoś, i to w sensie bardzo duchowym i teologicznym, woła nas do powrotu do naszej najgłębszej tożsamości, teologów nie tyle jako ludzi, którzy sami określają swoje miejsce, metodę, pozycję, ale raczej pomagają Kościołowi interpretować wiarę, którą żyją i przekazywać jej zawartość w takiej formie, aby ludzie w dzisiejszym języku, pośród dzisiejszych problemów, mogli doznać radości Ewangelii. I faktycznie papież Franciszek daje nam różne sugestie, wszystkie jednak zmierzające do tego, prowokat, wokat, aby zamieniać trudne wyzwania na radosne okazje do ewangelizacji. Przecież właśnie ewangelizacja jest ostatecznym celem wszystkich, wszystkich działań pielgrzymującego Kościoła. Wielka, choć zawsze pokorna posługa uniwersytecka, teologiczna. Ze swoimi najszczytniejszymi intencjami nie jest czymś innym jak tylko pretekstem, pretekstem do tekstu, a tym tekstem jest doprowadzić wszystkich do spotkania z Jezusem Chrystusem żywym i działającym dzisiaj w swoim kościele pro aby dać życie światu. Wiele jest impulsów Franciszka odnośnie środowisk uniwersyteckich, zwłaszcza teologicznych. Już od samego początku pontyfikatu, mówiłem o tym wczoraj dłużej, prosi nas o tworzenie i rozpowszechnianie kultury bliskości proximitas. Tak było w Sardynii w 2013 roku. W minionym niedawno jubileuszu miłosierdzia. Odnośnie uniwersytetów w Rzymie odbył się specjalny kongres, a na nim koncentrowano się na powiązaniu, jakie zachodzi pomiędzy poznaniem i miłosierdziem właśnie. I ustalono pewną syntezę w tak zwanej trzeciej misji uniwersytetu. To znaczy otwartość na natychmiastowy wydźwięk społeczny, kontakt, proximitas socialis, tego, co robimy na zasadzie badań, poszukiwań oraz dydaktyki. Istnieje przecież ryzyko, o czym wspomniał tak odważnie i prosto ksiądz rektor na początku, że nauka, nasza nauka w imię Boga czyniona i dla człowieka oferowana, zauważy, ale i też przejdzie obok cierpiącego człowieka. Nie okazując mu w praktyce żadnego miłosierdzia, żadnego współczucia. Również świat nauki, szczególnie teologii, jak w przypowieści o Dobrym Samarytaninie, jest wystawiony na pokusę autoreferencjalności, tego samoodnoszenia się, a nawet na zeświadczenie, czyli szukanie własnej promocji i basta. A to niszczy ewangelizację i niweczy samą teologię. Tymczasem ta ostatnia teologia musi zawsze, ostatecznie, ujawniać się także nam jako paradygmat życia, nie tylko poznania. Więc pójdę teraz właśnie tym tokiem, że, że teologia jest paradygmatem egzystencji, i koncentrując się na tym, chcę podjąć na nowo konkretne zaproszenia czy prowokacje papieża Franciszka. Która kieruje do całej Wspólnoty wierzących, a szczególnie do teologów, tak należy powiedzieć. Papież, jak wszyscy wiemy, możemy o tym wiedzieć, kiedy nas obudzą o północy i, i nic innego nie mamy w głowie, jak tylko chęć snu. Papież prosi o dwa zasadnicze nawrócenia. Misyjne, to jest eksodus, trzeba wyjść, wyjść z siebie, tylko pytanie dokąd? Odpowiedź jest teologiczna. Trzeba wyjść do Chrystusa, który jest dzisiaj obecny w świecie, w historii ludzi. Tę historię ukochał, w tej historii mieszka, żyje i działa. Dla niej oddał życie. Więc teologia i filozofia wszystkie te nauki mają ostatecznie być głoszeniem radości Ewangelii, wypływającej z rzeczywistego spotkania z tym Chrystusem dzisiaj konkretnie obecnym. Oraz to dusz pasterskie oba, oba powiązane. Kościół ma być szpitalem polowym mówiliśmy o tym wczoraj bardzo pięknie mającym na względzie w pierwszej kolejności Ludzkie rany do zaopatrzenia i uleczenia, i także teologia, i filozofia, mają być terapią człowieka zanurzonego w dzisiejszej rzeczywistości. Można i trzeba dodać jeszcze to trzecie nawrócenie, które jest jakby efektem poprzednich dwóch, czyli to nawrócenie ekologiczne, relacyjne. Ekologia to jest oikos i logia, to jest dom, nauka o budowaniu wspólnego ludzkiego domu, gdzie wszystko jest powiązane. I jeżeli nastąpią te dwa poprzednie nawrócenia, tego wyjścia ku Chrystusowi ciągle nowemu i tego, tego bycia terapią, to wtedy cały wszechświat się nam pokaże. Jako dom wszelkiego stworzenia, a nawet ślady Trójcy Przenajświętszej w tym stworzeniu ujawnią się nam wyraźniej, bardziej wyraźnie niż dotychczas. Będą i strukturą stworzenia, i zarazem treścią. Mianowicie cała teologia dąży ostatecznie też do zbudowania Domu Bożego na Ziemi, jak nam to ogłasza ostatnia księga objawienia chrześcijańskiego Apokalipsa. Wszystkie nawrócenia są ze sobą połączone. Nie można wyjść bez dotarcia. To by było chybienie. Nie można dotrzeć bez wyjścia, to jest oczywiste. Nie dociera się, by biwakować jako spadochroniarze. Lecz chodzi o to, żeby jakoś zamieszkać, a mieszka się nie na moście, nie na kanapie. Pamiętne słowa które do nas dotarły z ust samego Pana Franciszka tu w Polsce, jest się w wiekuistym ruchu miłości, niespokojnej o alteritas, o tę drugą stronę, o tę drugą osobę, o tego, ktoś jest w pobliżu, czasem w zasięgu naszego oka. Prawy wymóg, prawy ur wymóg, ur sakrament się mówi czasem, jeśli idzie o Słowo Boże, Prawy wymóg metodologiczny tej syntezy to Rzeczywisty, rzeczywisty, powtórzę po raz trzeci, rzeczywisty kontakt z misterium Boga, który dokonuje się tylko przez wiarę. Papież Franciszek w encyklice Lumen Fidei, wczoraj też cytowanej, mówi, że wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia Jezusa. Jego oczami. Jest uczestnictwem w jego sposobie patrzenia, w numerze 18. Bez tego spojrzenia niemożliwe jest dotarcie do relacyjnej struktury wszystkich rzeczy. A to jest znów oparte o najbardziej niezgłębioną odwieczną tajemnicę, mianowicie tę wewnętrznego życia Trójcy Świętej. Pierwsze nawrócenie za tym teologii, to jest to wychodzenie, o którym mówiłem, i szybko go zobrazuje własnymi tekstami. Papieża. Wychodzimy, nawracając się ku wiecznej nowości Boga, a tą jest obecność Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstanego wśród ludzi. Jest to obecność, jak mówił Benedykt XVI, która ma serce. Od razu chcemy w tym widzieć jakąś metaforę. No bo dla nas zmartwychwstały to jest jednoznaczne. Ktoś, kto zwyciężył, jest już w chwale. A tymczasem musimy doznać pewnej pierwszej wyraźnej prowokacji Franciszka, który przywołuje myśl świętego Pawła o jakiejś przedziwnej kontynuacji udręk Chrystusa wśród ludzi. A sam w liście do Filipian mówi, że jego pierwszą komunią, jaką ma z Chrystusem, to jest koinonia ton patematon, czyli koinonia cierpienia. Pierwsza, którą wymienia na początku wszystkich innych. A zatem zaskakuje nas, co papież bardzo udacznia, uwid że serce z zmartwychwstałego Pana wśród nas nadal jakoś swoiście broczy krwią. Jest on pneuma zoopojon, duch ożywiający, nowy Adam, to prawda, ale ale w przemówieniu do klarysek na początku pontyfikatu był w Asyżu i cieszył się, powiedział takie słowa. Dziś nam przy świętej, mówiąc o ukrzyżowanym, mówiłem, że Franciszek, święty Franciszek Asyski, kontemplował Chrystusa z oczami otwartymi, ale też z otwartymi ranami, ze spływającą krwią. I to jest wasza kontemplacja, mówił do zamkniętych klauzurowych sióstr. To jest wasza rzeczywistość, rzeczywistość Jezusa Chrystusa. Nie abstrakcyjne idee, bo wysuszają głowę. Kontemplacja ran Chrystusa. On je ma, zaniósł je do nieba i nadal je tam ma. Konsekwencją takiego podejścia powinno być nieustanne, ale ożywiające poczucie świętego niepokoju i stałej zdrowej troski w całym kościele, dopóki tylu naszych braci żyje pozbawionych siły, światła, pociechy. Wypływającej z przyjaźni z Chrystusem, bez przygarniającej ich wspólnoty wiary, bez perspektywy sensu i życia. A to już był cytat z Ewangelii Gaudium 49. Taka kondycja nie jest tylko ludzkim problemem nas, którzy tutaj na Ziemi żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Ale jest przede wszystkim pierwszą rzeczywistością, Boga, Stwórcy i Odkupiciela, który zazdrośnie, nawet z pewnym gniewem, strzeże swoje arcydzieło ludzkość. Stąd też centrum i istotą wszelkiej działalności Kościoła, również tej, którą nazywamy teologiczną, jest, cytat, piękno zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie, który umarł i wstał. Ewangelii Gaudium 36. Mamy tutaj do czynienia z bardzo mocną koncentracją chrystologiczną w odniesieniu do wszelkiej rzeczywistości, o której myślimy teologicznie za Pawłem, że już jest w stanie nieodwracalnego kainektisis, nowe stworzenie. Ale chociaż stare rzeczy już jakoś przeminęły, to my nadal musimy nie tyle poddawać się spokojnej refleksji gdzieś w zaciszu naszych bibliotek, ale nadal rozważać te wszystkie tematy, i społeczne, i ekonomiczne, zapominając, nie zapominając właśnie, że wszelkie stworzenie nadal wzdycha w bólach rodzenia, a wraz z nim i my, którzy nosimy już przecież pierwsze dary Ducha. Właśnie ta kondycja sprawia, że nie da się pominąć Chrystusa. Jego tajemnicza obecność i działalność w historii nakłada na, na teologów także, a może zwłaszcza, ciągłe, nowe zadania. Na nas ciąży w każdej opoce i miejscu to zadanie wyraźnego głoszenia, że Jezus jest Panem. Głoszenie Jezusa jest prymatem w każdej działalności ewangelizacyjnej, a teologia jest jej szczególną formą. W tym sensie ewangelizacja jako radosne, cierpliwe i stopniowe przepowiadanie zbawczej śmierci i zmartwychwstania Pana powinna być absolutnym priorytetem wszystkich. To jest cytat z Ewangelii Gaudium 110. Właśnie dlatego upiera się papież, cały kościół potrzebuje nawrócenia misyjnego. Nie wolno poprzestawać na głoszeniu czysto teoretycznym i wyizolowanym od rzeczywistych problemów ludzi. Tutaj jest odniesienie do, do relacji Synodi z 2014 roku. A więc mamy już ten najbardziej dla mnie osobiście prowokujący znak naszych czasów Signum temporis. Chrystus obecny w ramach ludzkiej rodziny. To się ujawniło szczególnie w minionym roku miłosierdzia. I teologia była zaproszona, aby odkryć i wykazać w nowym języku, iż miłosierdzie to jest nie tylko działanie Ojca, który nas jakoś utrzymuje w, przy życiu, ale to jest także kryterium pozwalające zrozumieć, którzy to są syny Boże, które to są dzieci Boże i jakimi de facto są. Kryterium to jest życie miłosierdziem, w odróżnieniu do pewnych sentymentalno-uczuciowych wyobrażeń czy wypowiedzeń na ten temat. Miłosierdzie przecież nie jest romantyczną propozycją na słabą miłość Boga. Miłość Boga zawsze pragnie promować ludzi i wyklucza postawy zamieniające ludzi w kontrolerów łaski, to doskonale znamy, podczas gdy mieli być ich przekazicielami. Pisząc o tym w adhortacji apostolskiej Amoris leticia, papież przywołuje ponownie swoje ważne stwierdzenie, że Kościół nie jest urzędem celnym. Jest ojcowskim domem, gdzie jest miejsce dla każdej osoby ludzkiej z jej trudnym życiem. Ewangelii Gaudium 36-37. I dotyczy to również biurka teologa. Chłód abstrakcyjnej myśli może niestety nie ewangelizować, kiedy pochodzi z pozbawionej konkretu i bliskości czystej refleksji, która zachwyca się jedynie trafnością odkrytego, to jest sukces odkrytego języka formalnego, natomiast pozostawia już innym doświadczenie tego języka czy weryfikację w kontakcie z misterium Boga i w życiu człowieka. Właśnie. Wśród nauk teologicznych, przykład najbardziej uderzający i obolały dzisiaj, to jest teologia moralna. Ja przychodzę z tego instytutu dzisiaj do Was i ona też jest zaproszona do konkretnego nawrócenia. A Moris Leticja, zwłaszcza w tych numerach 311-312, to jest ten słynny, obolały ósmy rozdział, mówi: Nauczanie teologii moralnej nie powinno pomijać. Przyswojenia sobie w tych wszystkich treści o miłosierdziu, bo o ile jest prawdą, jest prawdą, że musimy dbać o integralność nauczania moralnego Kościoła, to należy zawsze przykładać szczególną uwagę, aby ukazać i zachęcić do najwznoślejszych i centralnych wartości Ewangelii, szczególnie prymatu miłości, jako odpowiedzi na bezinteresowną inicjatywę miłości Boga. Prymat miłości. A wszystko inne pójdzie za tym. Jest on rzeczywisty, chociaż nieoczywisty, że z jednej strony stanowi bezwarunkowo o autentyczności Ewangelii, ale także określa szczególną pozycję miłosierdzia wobec prawdy i miłości i sprawiedliwości. Papież w tym samym numerze mówi po prostu tak, a to nas dotknie. Czasami. Wiele kosztuje nas zrobienie w duszpasterstwie miejsca na bezwarunkową miłość Boga. Stawiamy tak wiele warunków w miłosierdziu, że ogłacamy je z konkretnego sensu i realnego znaczenia, a to jest najgorszy sposób rozwodnienia Ewangelii. Prawdą jest na przykład, że miłosierdzie nie wyklucza sprawiedliwości i prawdy. Ale trzeba przede wszystkim powiedzieć, że miłosierdzie jest pełnią sprawiedliwości i najjaśniejszą manifestacją prawdy Bożej. Pełnia sprawiedliwości to miłosierdzie i najjaśniejsza manifestacja prawdy Bożej to miłosierdzie. Jakże jesteśmy dalecy w tym tekście od naszych napięć, które chcą faworyzować prawdę albo sprawiedliwość, a miłosierdzie zostawiać dopiero na eschatologię. Więc musimy się nawracać według papieża. W jakim kierunku proponuję pójście w stronę terapeutyczną? Jeżeli szpital, to trzeba ludzi leczyć teologią. Papież obrazuje to nawrócenie w tekście Amoris Leticia pięcioma czasownikami, które ostatecznie sprowadzono do trzech, ale przeczytajmy je wszystkie. Ten kontekst, który był do tej pory przeze mnie cytowany, stwarza pewien klimia, klimat uniemożliwiający rozwijanie zimnej moralności przy biurku, w traktowaniu kwestii najbardziej delikatnych. I stawia nas raczej w kontekście, kontekście rozeznania duszpasterskiego, pełnego miłości, miłości miłosiernej to już był chyba cytat z Jana Pawła która zawsze gotowa jest zrozumieć, przebaczyć, towarzyszyć, czekać, a przede wszystkim integrować, włączać. Występuje tu to swoiste ante omnia. Przede wszystkim chodzi o włączanie ludzi do jednej rodziny, za którą Chrystus umarł, bo Bóg tak umiłował świat właśnie świat i traktuje nas jako swoją rodzinę, że włączanie staje się zadaniem priorytetowym, nadrzędnym, właśnie terapeutycznym teologii żywej. Jest to logika, tu konkluduje Franciszek, która powinna dominować w Kościele. Aby doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych, cały czas, Amoris Letitia 312, ale także Misericordie Vultus 15. I propozycja, o której ja sam szczerze mówiąc, wcześniej tak mocno nie, nie słyszałem, i była dla mnie momentem nawrócenia, mianowicie dla teologa wszystko zaczyna się od wiary, to wiemy, ale ta wiara nie jest po prostu naszą domeną i dominacją. Wiara, zdaniem papieża Franciszka, to możliwość rzeczywistego kontaktu z Bogiem, ale sprowadzającego się do dotknięcia ludzkich ran, uobecniających historycznie cierpienia własne Chrystusa. To była dla mnie duża nowość. Mówi papież tak. Czasem doświadczamy pokusy bycia chrześcijaninami, chrześcijanami przepraszam, zachowując roztropny dystans w stosunku do ran Pana. Jezus jednak chce, abyśmy dotykali ludzkiej nędzy, abyśmy dotykali cierpiącego ciała innych. Oczekuje, abyśmy zrezygnowali z poszukiwania osobistych lub wspólnotowych środków ochronnych. Pozwalających nam zachować dystans w stosunku do istoty ludzkiej udręki, tak abyśmy rzeczywiście chcieli wejść w kontakt z konkretnym życiem innych i poznali jeszcze moc czułości. Ewangelii Gaudium 270. Docieramy do punktu, który już znamy, ale on zawsze jest kopernikański. Coś nam przestawia, jeśli nie w ogóle, wywraca. W ranach ludzi ubogich, konkretnie wśród nas żyjących, dane jest nam dotykać własnych ran uwielbionego Chrystusa. To rzeczywiście woła w nas o jakąś protekcję, chcemy w tym widzieć naprawdę przenośnie, a to jest, to jest nie metafora o znaczeniu moralnym, ale to jest rzeczywistość. Rozumie się jeszcze lepiej przez analogię do obecności Chrystusa w Eucharystii. To właśnie podczas spotkania z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi w Asyżu, i tutaj ukłon ku pani profesor Szmidowej, ona o tym wczoraj nam przepięknie mówiła. Podczas spotkania z chorymi i niepełnosprawnymi, papież w Asyżu powiedział tak. Tutaj jest Jezus, w tych dzieciach, w tych osobach. Na ołtarzu. Adorujemy ciało Jezusa. W nich odnajdujemy rany Jezusa. Jezus ukryty w Eucharystii i Jezus ukryty w tych ranach. Te rany wołają o to, aby je wysłuchać. Może nie tak jak w dziennikach, w wiadomościach, słuchanie jeden, dwa, trzy dni trwa, a potem przemija. Kolejne wiadomości, kolejne wiadomości. Tak nie. Te rany muszą być usłyszane przez tych, którzy mówią, że są chrześcijanami. Chrześcijanin adoruje Jezusa, szuka Jezusa. Chrześcijanin umie rozpoznać rany Jezusa. I dziś my wszyscy tutaj musimy powiedzieć, te rany muszą być wysłuchane. Jezus jest obecny w Eucharystii, tu jest ciało Chrystusa, Jezus jest obecny między Wami, to jest ciało Jezusa, to są rany Jezusa w tych osobach. Papież jest tak bardzo przekonany o tym utożsamieniu, że bezlitośnie obala argumenty wszystkich tych ludzi wierzących, którzy myślą, że mogą być zwolnieni od faktycznej bliskości z ubogimi. I znów cytuję: Nikt nie powinien mówić, że stoi z dala od ubogich, ponieważ jego życiowe wybory wiążą się ze skupieniem uwagi na innych dziedzinach. Często spotykamy się z tą wymówką, z tym pretekstem. Że z tym usprawiedliwieniem w środowiskach akademickich, wśród przedsiębiorców, intelektualistów, a nawet w środowiskach kościelnych. Ewangelii Gaudium 201. Obecność Chrystusa w ubogich nie tylko jest moralna, ale rzeczywista powtarzam jest argumentem, powodem i racją, dla których Franciszek pragnie Kościoła ubogiego dla ubogich. Ale teraz przychodzi kolejny krok w tym przewrocie kopernikańskim, jeśli nie przesadzam. się, że te rany nie są tylko do zaopiekowania się nimi, one stają się epistemolo epistemologią. przepraszam. I papież mówi tak w Ewangelii Gaudium 198. Oni mogą nas wiele nauczyć. Oprócz uczestnictwa w sensus fidei, dzięki własnym cierpieniom. Dzięki własnym cierpieniom znają Chrystusa cierpiącego. Trzeba, abyśmy wszyscy pozwolili się przez nich zewangelizować. Nowa ewangelizacja jest zaproszeniem do uznania zbawczej mocy ich egzystencji i zaproszeniem do postawienia tej zbawczej mocy ich egzystencji w centrum Drogi Kościoła. Jesteśmy wezwani do odkrycia w nich Chrystusa. Do użyczenia im naszego głosu. Tu znów ukłon w stronę pani profesor Szmidowej, bo słowo, głos nasz jest fotografią dla niewidzących. Do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, ale także do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia, zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce nam przekazać przez nich. Epistemologia no, nowa. My jesteśmy przyzwyczajeni do, do, do oczywiście studiowania książek i, i wielkich autorytetów, a papież odsyła nas do ran, które mają nas nauczyć tajemniczej miłości, przepraszam, mądrości Boga. Oni są przedmiotami ewangelizacji, mają do niej prawo, bo są ostatni z ostatnich, ale oni są także ewangelizatorami. Warto powtórzyć, Rzeczywiście, dla pełnego wybrzmienia tego apelu, tej prowokacji, który rzeczywiście wiąże teologię, filozofię i wszelką inną naukową służebność życiu wiary, te słowa o Bożej Mądrości powtórzę jeszcze raz, bo oni są swoistą już katedrą dla nas i, i, i posiadając ją, mają nam ją dać. Jesteśmy wezwani do odkrycia w nich Chrystusa do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, a także do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, rozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce nam przekazać przez nich. Ewangelii Gaudium 198. I żeby się odwdzięczyć jezuitom tu obecnym za ich wspaniałą gościnność, chcę tylko powiedzieć, że święty Ignacy nakazał swoim synom składać ślub. Ślub Katechizowania ludzi prostych, bo katechizując ludzi prostych mieli się nauczyć mądrości. Upraszczam, ale papież Franciszek cytuje ten tekst w jednym ze swoich wystąpień. A zatem pozostanie dla nas autentycznym i trudnym wyzwaniem, nikt z nas nie wie, jak to robić. Nikt z nas nie wie, jak posłać uczniów na peryferię, żeby się czegoś nauczyli. Nikt z nas jeszcze tego nie wie. Ja nie jestem w stanie tego na razie uwyraźnić. Ale przyjęcie tego teologicznego źródła poznania, a zwłaszcza wtedy, kiedy ono jest niemym krzykiem. Listen to me especially when I am silent. Kiedy ten niemy krzyk jest zamknięty jakoś w etycznym, emocjonalnym zagubieniu. I jakoś ucieleśnione w zniszczonej już czasem ludzkiej cielesności fizycznej i racjonalnej. I zbliżam się powoli do końca, prawda, bo moje trzy kwadranse mijają. Mam tego więcej, ale będziemy mogli czytać, mamy, będziemy mogli to czytać kiedy indziej. Chcę pójść do pewnego sedna mojego wystąpienia, a do konkluzji już odeślę, w razie czego w lekturze. Bo jeśli nawrócenie to na pewno nie czynione tylko i li tylko naszą ludzką energią, to ja się nawrócę. Ja sobie wyznaczę, ile się będę biczował, tak żeby bolało stosownie, albo nie. To ja sobie wyznaczę moje czasy i rytmy. To jest to, co człowiek robi dla Boga. A jak wiemy, wiara to jest raczej to, co, co Bóg czyni dla człowieka. Więc ostatecznie nawet nawrócenie teologii, które sprowadza się do podmiotu poznającego bo tylko podmiot poznający się nawraca, musi mieć coś z Boga, absolutnie. Nawróć nas, Panie, ku sobie, a nawrócimy się. Odnów dni nasze jako pierwej, to są lamentacje Jeremiasza. Papież zaproponował w Ewangelii Gaudium w numerze 272 pewną mistykę. I zaraz powiem, że jest w niej pewien ambaras dla nas, a zwłaszcza dla nas Polaków, być może w innych językach nie było takiego ambarasu. Mianowicie, papież zaproponował mistykę zbliżania się. Powiedział tak, istnieje, powiem po hiszpańsku, bo on chyba tak rozumuje, la mistica de acercarnos a los demás. Cercanía, acercarnos, to jest dynamizm. To jest podchodzenie ku, do tych innych. Polski tłumacz poczuł się w ambarasie i w ogóle wyrzucił rzeczownik mistyka. Widocznie w naszej polskiej tradycji mistyka była zarezerwowana dla pewnych przestrzeni klauzurowych, wyjątkowych, ekstatycznych. Mistykę w normalnym podchodzeniu do człowieka nasza polska mentalność, al przynajmniej polski tłumacz, którego chcę szanować, nie wiem kto to robił, ocenzurował papieża i powiedział tak: Gdy zbliżamy się do innych i zaczyna się rzecz piękna. Tekst oryginalny mówi: Gdy żyjemy mistyką zbliżania się do innych z zamiarem szukania w nich dobra, przygotujmy się, mówi papież, duchowo do przyjęcia najpiękniejszych darów Pana. Za każdym razem, gdy spotykamy się z drugim człowiekiem z miłością, znajdujemy się w sytuacji odkrycia czegoś nowego w odniesieniu do Boga. Idę do człowieka w tych presuponenda, widząc wszelkie dobro, które należy w nim ocalić, ale Pan Bóg mnie zaskoczy, objawiając siebie. Za każdym razem, gdy otwieramy oczy, by rozpoznać drugiego, Bardziej zostaje oświecona wiara, by poznać Boga. Przedziwny trójkąt. Zbliżam się do bliźniego. Bóg wchodzi. Bóg się w to miesza. Stąd mistyka. Wynika z tego, mówi papież, że jeżeli chcemy wzrastać w życiu duchowym, nie możemy przestać być misjonarzami. To znaczy, nie, nie, nie możemy przestać przynosić Ewangelię. Antycypował te treści w numerze 87 i powiedział tak: dzisiaj, gdy sieci i narzędzia ludzkiej komunikacji. Osiągnęły niesłychany rozwój, stajemy przed wyzwaniem, aby odkryć i przekazać mistykę życia razem. No tu już nasz tłumacz przeżył i włożył słowo mistykę, bo to już jest mistyka życia. Ale mistyka podchodzenia do kogoś. Ale znów, znów pojawia się problem interpretacyjny. Powiedział. Stajemy przed wyzwaniem, by odkryć i przekazać mistykę życia razem, wymieszania się, spotkania, wzięcia za rękę. Tu była delikatność polskiego tłumacza, w oryginale jest po prostu objęcia się. No, nie zadzieriamo, no, zadzieramy. Papież mówi tak, no, no, ludzie, jesteście bytami ludzkimi, co za problem się uściskać? Polski tekst, wzięcia się za rękę. No będzie. Uczestnictwa w tej nieco chaotycznej masie, która może się zamienić w prawdziwe doświadczenie braterstwa, w solidną karawanę, w święte pielgrzymowanie, w ten sposób większe możliwości komunikacji przełożą się na większe możliwości spotkania i większą solidarność między wszystkimi. Gdybyśmy mogli iść tą drogą, byłoby to rzeczą tak dobrą, tak uzdrawiającą, tak wyzwalającą, tak bardzo rodzącą nadzieję. Dobrze jest wyjść poza siebie, by przyłączyć się do innych. Zamknięcie się w sobie oznacza kosztowanie gorzkiej trucizny osamotnienia, a ludzkość traci za każdym dokonywanym przez nas wyborem egoistycznym. I tu już kończę, postawiam tylko pytanie. Przyglądaliśmy się przez te prowokacje nam samym, teologom i teologii, dyscyplinom przez nas uprawianym. Słuchaliśmy prowokacji papieża, ale też jakiegoś głosu ducha przekazanego kościołom. W ukrytym tle między liniami była przypowieść o dobrym Samarytaninie. I brzmiały takie pytania. Teologia, filozofia też czemu nie? Jest w ogóle w drodze? Wychodzi? Dostrzega? Zatrzymuje się? Spotyka? Przechodzi dalej, a może jednak coraz bardziej współodczuwa, zdejmuje ją litość, jak mówimy po polsku. Znajduje lekarstwo, by leczyć, i zapłaci jeszcze z własnej kieszeni, jak ten heretyk z Samarii. Tu muszę skończyć, a resztę doczytacie. Dziękuję bardzo.